Czuję się, że jestem przygotowany motorycznie bardzo dobrze, fizycznie też, psychicznie czuję się dobrze. Myślę, że teraz z tego czasu to wszystko zweryfikuję i ja mogę powiedzieć, że sam jestem ciekaw, jak to będzie. Czujesz ten dół? No, dokładnie, czuję to bardzo, bo no, na jakieś zawody tam już chciałbym bardzo też pojechać. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że się uda, ale czuję na Masz pełne już zaufanie do tego swojego kolana? No tak, dokładnie. Już teraz jest na 100%. Wiem, że jak pójdę raz skocznie, to że się tam nic nie stanie. I wiem, że będę mógł skakać tyle, na ile będę w stanie. Czyli jak już trenujesz, to już nie czujesz żadnych opór, nic nie masz, nic nie masz. Od kiedy tak weszłeś właśnie w trening treningowy? Kiedy zrobiłeś trening? Znaczy ja trening zrobiłem już dość dawno temu, było jakieś 3 miesiące temu. I obciążenia też już miałem takie dosyć większe, około 2 miesiące temu, ale jeszcze chciałem chwilę poczekać, żeby tą nogę wzmocnić tak na 100%, żeby ona już była taka jak sprzed. Myślisz, że jest to dobry, żeby wejść na skocznie, czy jednak trzeba jeszcze poczekać, wzmocnić się jeszcze bardziej? No, miałem wejść na skocznie 2 tygodnie temu, ale postanowiłem jeszcze odpuścić te 2 tygodnie, żeby potrenować jeszcze na spokojnie i w tym tygodniu jutro idę skakać pierwszy raz. Jakie zaczniesz od tej najmniejszej? Myślę, że od tej 70, bo ta 40 to na niej będzie się trochę chyba nawet bał skoczyć. Właśnie raz to będzie taka optymalna, czyli jeszcze powiedzmy na iglicie chcesz wejść? No tak, dokładnie, bo na iglicie jednak jest może nie tyle, że bezpieczniej, co lepiej chyba zacząć na egielicie niż jechać na pierwsze skoki, nie mając wcześniej żadnych skoków przez prawie rok. Tak właśnie nie będziesz bał się skakać? No, to jednak zostaje, że... Myślę, że gdzieś to tam chyba to skakanie mi w głowie zostało, mam przynajmniej taką nadzieję i tak jak mówię, że sam jestem ciekawy, jak to będzie. Czy przez ten rok udało Ci się odpocząć? Czy jest to troszkę z głupi od jedną, że wiesz, to jeszcze nie wiem, co będą energią? No, można też tak powiedzieć, w jakimś stopniu tam właśnie z nową taką energią podchodzę do tego sezonu, ale tak jak mówię, wszystko na spokojnie. Ja teraz nie stawiam sobie też żadnych celów, to znaczy mam jeden cel, żeby na skoczni poczuć się pewnie i żeby mieć tą pewność 100%. Myślę, że jak ta pewność będzie, to reszta już przyjdzie. Zanim właśnie spotkałem się na jeszcze jedna kondycja, to byłeś naprawdę taki na niesamowitym gazie. Myślisz, że jak teraz wrócisz na skocznię, po prostu przypomnisz sobie od razu, tak zaczniesz skakać, czy jednak będziesz się bo czasami kondycja mówią, że tak, robi dobrze, ale, ja właśnie nie wiem. Mówię tak jak mówię, ja sam jestem ciekaw, jak to będzie. Nie jestem teraz w stanie tego przewidzieć. Zobaczymy, jak się będę czuł po tych pierwszych treningach, ale